Wujek! Co jest? Masz ryka? Nie, ale mam 20 centów. 20 centów. A teraz sprawdźmy, czy lifehacki z TikToka się sprawdzają. Zawsze musimy mieć jednego Eryka albo 2 euro. Ale ja tego nie miałam. Ale wujek miał 20 centów i zadziałało. Co ty robisz? Próbuję sprawdzić kolejnego lifehacka. Jaki to jest lifehack? Żeby otworzyć wykałaczką, jak nie masz kasy. Ale my mamy problem, bo to nie są takie same, jak oni mieli. A jak to nie zadziała dla nas? Wow! Nie musimy mieć 20 centów, ani jednego Eryka, ani 2 euro. Wystarczy. Możemy być broke i wystarczy mieć tylko wykałaczkę. Dokładnie. Broke team. No dobra, zanim pójdę do Tesco, muszę sprawdzić w Isonie, czy jest moja książka. Jest, jest, jest! Ostatnia część, którą potrzebuję, no nie. To jest 4. część, ale ja już mam 5. część i mam te 3 części, ale tej nie mam. Jest! A teraz zabierzemy Pringlesy any 2 for 4 euro, czyli mogę sobie zabrać 2 i będą kosztowały 4 euro. Wiecie co, ja sobie zabiorę sour cream i onion i zabiorę sobie original. Dobra. Mam arbuza, mam Pringlesy, mam wodę i mam Oreo. Możemy wracać do domu. My właśnie wyjechaliśmy z Tesco i teraz jedziemy do McDonalda po ostatnie potrzebne rzeczy do lifehacków. A teraz czas na lifehack numer 2? Nie, 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 lifehack numer 3. Więc byliśmy w McDonaldzie, tutaj mam Fantę, tutaj mam rurkę, czekajcie, muszę to tylko otworzyć, wyciągam rurkę, kładam, teraz wyjmuję zestaw, o, tutaj są frytasy i tutaj jest Big Mac, teraz otwieram Big Maca, czekajcie, jak się otwiera, tu. Otworzyłam już sobie Big Maca, Boże, ale ja jestem głodna, ale za chwilę ciebie zjem. Tutaj mam Fantę i tutaj mam frytaski. Teraz muszę zrobić o tak, bo w tym kartoniku, w którym jest Big Mac, jest tutaj taka dziurka i tutaj możemy włożyć rurkę. Pamiętajcie, trzymajcie tutaj na dole Big Maca, żeby się nie przechylił, bo jeszcze musimy nasypać fryty. To działa! Potrzebuję jeszcze ketchup i tada! Uwielbiam frytki z ketchupem. Się zsuwa telefon. Jeśli jesteś okularnicą, tak jak ja, to mam dla was super lifehack. Kolejny lifehack zaliczony. Mamy arbuza, ostry nóż i Pringles! Kolejny lifehack. Jestem bardzo ciekawa, czy to zadziała. Jak wam już mówiłam, tutaj mamy Pringlesy i tutaj mamy arbuzika.
ale najpierw muszę wyciągnąć wszystkie Pringlesy ze środka i włożę tubę do arbuza i będę go wyciągała. Nie wiem, czy to zadziała, ale możemy sprawdzić. Czym ci pomóc, młoda? Zgadnij. Obciąć tutaj arbuza, tak? Tak, uważaj. Tylko tak, tak tu, żeby więcej arbuza tam nie zostało. Dobrze. To teraz przysypujemy nasze Pringlesy. Lewaj nie zadziałał, tutaj jest wszędzie woda z arbuza, bo się lało. Nic nie ma w tubie, bo tutaj zostało, ale jak odetniemy drugą stronę arbuza, to chyba się uda. Spróbujmy! Wujek! Jak widzicie, ten lifehack zadziałał! Woohoo! Więc jak chcecie sobie zrobić taki mini tort z arbuza, to musicie go uciąć z obu stron. Ale do niego będę potrzebowała troszeczkę pomocy. Cześć, tak na wiąblu. Cześć. 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 Możesz mi pomóc? Czym? W rynkach. A co będziemy robić? Potrzebuję twój telefon i potrzebuję telefon mam. Moje ręce? Tak, i potrzebujemy jeszcze moje włosy. Wiem, co będziemy robić. Widziałam tego lifehacka. Obracaj się. Dobra. Grzech ci wszystkie włosy wydrę. Postowałaś włosy dzisiaj? Tak. Właśnie widać. Proszę mi nie wydzielać. Więc ja teraz powiem, jak ja to widzę, ok? Wyciągamy telefon z case'a. Telefon jest osobno, case jest osobno. Bierzemy pasmo włosów. Tak. Tak, nie ciągnę? Trochę. Pod włosy dajemy case. Jak mi nie będzie chciał telefon stać w jakimś miejscu, to wtedy... No i teraz słuchajcie, proszę bardzo. No to teraz Weronika się obraca, a ja Wiedźmina oglądam. Kolejny odcinek. A sprawdzimy, czy to zadziała na kucyku? Weronika? Na kucyku chyba nie zadziała. A spróbujemy. Dobra. Dobra, czyli ten lifehack się sprawdził. Weronika zrobiła sobie kucyka, więc ja podzielę jej włosy. Zabiorę to górne pasmo. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Jak nie, weźmiemy za chwilę więcej. Case'a, tak samo jak i przy rozpuszczonych, pod włosy, telefon. Tak. Ta-da! Teraz pierwszą miłość będę oglądać. Siedź i się nie ruszaj. Tutaj mam zgrzewkę wody, ale ja potrzebuję tylko jedną butelkę i tyle wody, więc wypiję wodę. Nie. Wyjmę skrzepki, wypiję wodę i resztę zostanie. Wypijam wodę i zostało mi tylko tyle. Super, bo tyle potrzebuję i tutaj mam jeszcze sól. Pomyślicie, Vera, po co to potrzebujesz? Potrzebuję to, bo widziałam, że jak... O, udało mi
soli. Nie widzieliście tego. Jak dacie sól do środka, to za każdym razem, kiedy będziecie tak robić, to ma to wylądować. Więc próbuję. Jestem gotowa. Sprawdzamy. Ten life hack się nie sprawdza. To jest bzdura.